Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko! Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj przychodzimy do Was z testem jedzenia od influencerów. Jest to w sumie drugi odcinek z takiej serii i mamy tutaj między innymi produkty Wukadzik, Ekipa, Mata, Little Monster, Natsu, Freeze i Dominik Rupiński. Także jest tutaj naprawdę pełen wachlarz produktów. Mamy tutaj i wafle ryżowe, i batony, i żelki, i paluszki a la poki w słodkiej polewie. Mamy tutaj różne, różniaste napoje, no i jeszcze na koniec watę cukrową. Zaczynamy, bo ja jestem bardzo ciekawa tego, co kupiliście. To może zaczniemy od jakiegoś napoju, jako że mamy tutaj jednego matowego rodzynka, w sensie, no to jest jedyny napój maty, który udało nam się kupić. Zaczniemy od napoju maty, później przejdziemy do tych słodkości, a na końcu myślę, że będziemy testowały te napoje od Freeza, żeby tą słodkość trochę czymś zapić. No, także mamy tutaj Oshi 33 Mata, w ogóle słyszałam, że on, znaczy słyszałam, widziałam na Instagramie, że on projektował sobie tą naklejkę, wygląda to fajnie. No, nie wiem, to pisał. No. Napój niegazowany o smaku jagody i jaśminu z dodatkiem ekstraktu żeliszenia i witamin. Ja generalnie wszystkie te napoje Oshi lubię, smakują mi, więc oczekuję, że ten też będzie mi smakował. No ma kolor... Nie, ja powiem, że to jest... To nie jest kolor. To jest kolor rozpuszczonego atramentu w wodzie. Tak, tak. Atrament rozpuszczony w wodzie, widzisz to? Jak jogurt jagodowy. Właśnie. Znaczy nie powiedziałabym, że jogurt, ale właśnie bardzo, bardzo wyczuwalny smak owoców. Właśnie jagoda. Takich jagodowych, no. Czuć, a to jest jagoda, tak? Po smaku jagody i jaśminu. To jaśminu nie czuję, ale jagodę tak. Zdecydowanie jest to napój jagodowy. Czy bym go kupowała? Raczej nie. Jest trochę za słodki, takim mdły. Nie jest to coś, po czym przestaje się człowiekowi chcieć pić. Trzeba go zapić wodą, mimo tego, że wody raczej nie piję na co dzień. No, to jest coś złego, trzeba dużo pić wody. Ja nie piję aż tak dużo wody, naprawdę. No, szklanka dziennie to myślę, że jest to nie maksimum. No, a tutaj czuję, że musiałam się napić wody, bo chce mi się pić. Ja w ogóle nie przypadam za słodkimi napojami. Nie pijam soków, nie pijam nektarów. Więc to jest to. Ten napój taki 6 na 10. Ekipa, przychodzisz do ekipy. Tak. Na po ekipę, tak, widzę. Tak. Znowu coś słodkiego i to jest jakiś batonik? Baton. Wafel oraz nadzienie mleczne i kakaowe z prażoną kukurydzą. To może być smaczne. Tak. A za takie części to jest. Bo to są takie osobne batoniki. Czyli każda z nas ma swojego batonika. Wygląda tak samo jak baton Fejmu. Jedna część to wafelek, a druga część to taka miękka masa. No, nadzienie. I tutaj jest więcej nadzieja. Baton Fejmu jest bardziej wafelkowy. Oblany bardzo mleczną czekoladą. Ultra słodki. Myślę, że jakbym była dzieckiem, to by mi smakowało. Ale teraz bym powiedział, się gdała. Zbyt bardzo przypomina mi jakąś Kinderki, o! Ta mleczna masa w połączeniu z tą mleczną czekoladą, która oblewa ten wafelek, bardzo przypomina mi właśnie Kinderka. Ja za Kinderkami nie przepadam. Jak byłam dzieckiem, raz jakiś czas jadłam. Więc to byłby baton mojego dzieciństwa, powiedzmy. Ale pewnie nie na pierwszym miejscu, ponieważ nie są to moje smaki. Ale ci, którzy lubią Kinderki, mogą mnie jak najbardziej po niego sięgnąć. I bardzo fajnie chrupie ta prażona kukurydza. Także baton w ogólnej ocenie dobry, można tak, powiedzieć. Dobry. 9 na 10. Ja jestem bardzo ciekawa tych poki od Natsu, więc ja sobie po nie sięgnę. I są to beskidzkie paluszki w polewie o smaku karmelowym. Zastanawiam się tylko, dlaczego, w sensie, dlaczego jest Natsu w tej kolaboracji. No pewnie dlatego, że dzieci po to sięgnęły. To jest właśnie taki produkt inspirowany Japonią, tym poki. I wydaje mi się, że tutaj bardzo pasowałaby osoba, która faktycznie tą Japonią się... Nawet Aga Grzelak, bo ona robiła ja pana zjadam, nie? Tak, od razu mi przyszła do głowy. I ona jako influencerka, która też trafia do młodych ludzi, bo ma teraz też sporo grono, wydaje mi się, młodszej widowni, to tutaj by totalnie pasowała.
Tym bardziej, że zna się z Dominikiem Rupińskim, on też wypuszcza produkty, chyba nawet też z Diaversem, tak, z Diaversem. Więc Dominik, podpowiedz Diaversowi, że Aga powinna mieć swoje poki. Wyglądają jak w mlecznej czekoladzie, a nie w karmelusu, nie? Ładnie pachnie. Tak, karmelowo. Pachnie 100% karmelowo. Bardzo intensywnie. Dla mnie trochę za słodkie. Bardzo słodkie. Ale karmel jest też bardzo wyczuwalny. Mhm. Jakbyś miała zamknięte oczy, to byś powiedziała, że są to... karmelowe. Karmelowe albo toffee, coś w ten deseń, mhm, nie? No fajna przekąska, no nie jest zła. Ale bardzo słodka. I na pewno naraz nie zjadłabym całego opakowania. No, byłoby ciężko. Nawet ten kruchy paluszek jest słodki. Także nie ma takiego przełamania. 8,5 na 10. Zgadzam się z twoimi ocenami. dzik jest zły i dzik nam przynosi kolejnego batonika proteinowego, czyli takiego fitness niby. Ale... I on chyba był drogi, nie? 8,90. No bo te batoniki są drogie. Widziałam, bo obok niego był batonik chyba za dwie dychy. I tutaj nie ma cukru. I jest z dzika. Baton o smaku śmietankowym w czekoladzie mlecznej bez dodatku cukru. Batony proteinowe mają specyficzny smak. Jak właśnie w ogóle tak? Tak, ja bardzo lubię. Do szkoły sobie kupowałam. Fajny. Fajny, no. Taki zbitanasa. W smaku jest nijaki. O Jezu, naprawdę, bardzo nijaki. Nie lubiłabym tego. I to jest jedyne, co można o nim powiedzieć. Że jest trochę słodki i zostawia taki posmak dziwny na końcu. Kochana, Little Monster w kolaboracji z Yammersem. Jezu, wszyscy z Yammersem. Tak, Yammers bardzo lubi produkty z influencerami. Little Monster w kolaboracji z Yammersem stworzyła żelki. Żelki o smaku marakui. Oraz żelki o smaku brzoskwinki. Ona miała jakiś czas temu perfumy o zapachu brzoskwinki właśnie. Okay. Teraz stworzyła także żelki. Co myślisz o oprawie graficznej produktu? Taka bardzo tania. To samo miałam powiedzieć. Mogłabym powiedzieć, że jest to taka dyskontowa wersja. Taka nijaka. A zobaczmy, co w tym opakowaniu siedzi. Ja mam marakuja, a ty? Brzoskwinkę. Chyba nawet kwasną. Tak. Tutaj mamy gwiazdeczki. A tutaj takie serduszka. Serduszka to jest kształt emotki brzoskwinki. Aha. I tutaj mamy obsypanie cukrem, a tutaj mamy taką surową. Aha. A to będzie słodka, tak? A to jest słodka marakuja. Znaczy to jest słodko-kwaśna, bo ten żelek będzie słodki, a ta posypka kwaśna, nie? To jest nigdy żelków kwaśnych. No tak się żelka? Słodkie, ale kwaskowate. Ale jakbym miała zamknięte oczy, to bym nie powiedziała, jaki to jest smak. No masz rację, byłoby ciężko. I są Jezu, takie... A teraz mnie pokwasiło. No, na końcu są takie kwaśne. No. Ojejku. Totalnie nie powiedziałabym, że to jest brzoskwinia. Totalnie. No i że marakuja. Jakbym była fanką Little Monster, kupiłabym kilka paczek. Daję im 8,5 na 10. Dobra, wata? No może być wata. Może być wata. Wata, tutaj mamy smak mango marakuja i ta grafika jest naprawdę bardzo, starana, bardzo fajna. Tak. No a tutaj mamy smak winogrono. Grafika zwraca uwagę, że to jest coś wyjątkowego. Taka po prostu fajna, dziecięca. Nawet nastoletnia. Nastoletnia. YouTube'owa. YouTube'owa, tak. Co to było? Mango marakuja. Mocno czuć winogronko. Wiem, że to jest winogronowe. W sensie czuć to. I w ogóle mam wrażenie, bo to jest takie lekko kwaśne, jakbym sobie zerwała winogrono z działki u babci. Powaga? Mhm. Ja tutaj tego nie czuję. W mango marakuji? Mhm. Winogrono. Czuć, że to jest winogrono, tak. To smakuje jak cukierki pudrowe. Weź więcej, cukierek tak. Pudrowy. Tak, masz rację, no. Jestem dobra w smaki. Cukierek pudrowy, kochani. Ale się gdyby chyba bardziej po winogrono niż po to, mimo tego, że ja jestem bardziej mangowa. To ja chyba bardziej po to, jakbym miała wyzwo, to się to jest dla mnie za słodkie. Za słodkie, nie umiem dużo tego zjeść. Okej. No to co, wafelki i na koniec napoje. Dzik. Dzik jest dziki, kukurydziane, serowe. Wow. Niska zawartość tłuszczu. Tutaj też mamy niską zawartość tłuszczu i to są wafle paprykowe. No dobra. Czuć serek.
ładna grafika, tak jak Kevin powiedział, i od razu widać, czyli to jest produkt. Mocno celowe w smaku, bardzo. O Jezu, ale to jest dobre. Ale ogólnie mówią, że te wafle ryżowe wcale nie są dietetyczne i wcale nie są zdrowe. No to oni może zrobili, wiesz. Tak mówią, że od lat ten produkt jest polecany właśnie jako dietetyczny, a tak naprawdę wszyscy dietetycy teraz się od tego odcinają. Jest to bardzo serowe, ale też bardzo, bardzo słone, bardzo chrupiące, powiedziałabym, że się rozpływa w ustach. Smakuje mi to. Wafel paprykowy obsypany papryką, widać tą paprykę. Czuć paprykę? Ostrą. Ostrą, tak. To jest ostra papryka. Tak samo rozpływa się w ustach ten wafelek, jest taki bardzo chrupiący, bardzo kruchy, a w buzi się rozpływa. Przez to, że jest ostry, dla mnie nie za bardzo, z chęcią spróbowałam jeszcze smaku pomidorowego z bazylią. Pomidor bazylia to było przepyszne. Może by dobra. Dzięki, zróbcie pomidor z bazylią, serio. Czuć, że wafelek jest po prostu obsypany przyprawą. To nie jest tak jak w chipsach, że te smaki jakoś się mieszają. Właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo sowicie tutaj dali przypraw. Ale to właśnie jest całkiem inne odczucie w buzi. Bo jak jesz chipsa paprykowego, no to nie czujesz tej przyprawy, tylko czujesz po prostu w ustach paprykę. A tutaj czujesz, że wafel jest obsypany papryką. Ja bym to tak zrobiła, nie powiedzmy, rozumiem, jakimś sposobem domowym. Te serowe, i jakby była bazylia z pomidorem, to mógłbym zastępować chipsy. No i teraz przyszła kolejna napoje Freeza. Teraz są bardzo reklamowane. Tak, mogliśmy je zobaczyć zarówno na profilu Freeza, jak i Julki Żugaj, ponieważ została ich ambasadorką. Są to napoje dostępne w Żabce. Za wszystkie zapłaciłam jakieś 26 zł, więc nie są jakieś turbo drogie. Zacznijmy od pierwszego z brzegu. Jest to smak jagody i limetki. Okay. Później spróbujemy arbuza, mandarynki, multifruta i melon i kwiat bluzu. I w tych napojach widzę, są dodane witaminy. B12, cynk, magnez, biotyna, selen, niacyna, B12, magnez, no. Pachnie sztucznie. Tak, te wszystkie sztuczne, słodkie napoje. Na zdrówko. Jeżeli to jest na zdrówko. To jest takie bardzo syropowe. No. W smaku. Tak. Zdawa taki posmak w buzi, jakbym jadła jakieś takie lody wodne, sztuczne, tanie. Serio, takie tanie pałeczki jagodowe. Takie za 20 groszy. No. Takie, żeby jakieś teraz tam... Teraz już 50, bo to podrażało. Takie, żeby gdzieś tam ten smak niby jagodowy był. Ale to jest bardzo słodkie. To musi mieć naprawdę bardzo dużo cukru. Tak mi się wydaje. Gdybym miała sięgnąć po coś z witaminami, na pewno nie byłoby to to. Dobra, kolejny smak arbuzowy. Szukaj arbuza. Czuję melona? Tak, bardziej to melon niż arbuz, to fakt, ale to na pewno arbuz. Ojej! A w smaku to jest ogórek zielony. No melon jest bardzo zbliżony w smaku do ogórka zielonego, a arbuz z melonem i z ogórkiem ma niewiele wspólnego, a przynajmniej powinien mieć. Nie powinien mieć. To nie jest. Czuję ogórek zielony. Tak. Serio. I to jest bardziej w smaku ogórek zielony niż melon, a koło arbuza to nawet nie stało. Niedobre to jest. Niedobre to jest. Słodkie, ale właśnie bardzo ogórkowe. Mamy tutaj, kochana, mandarynkę. Obstawiasz, że jak ta mandarynka będzie smakować? Znaczy ja już jestem nastawiona. Po spróbowaniu tych dwóch napojów jestem tak średnio nastawiona. Ale że niby mandarynka. Z czym może ci się kojarzyć? Z jakim owocem? No. Z brzoskwinią. Dobra. Z nektarynką. Jezu, ile ty tego lejesz? Troszkę! Zawsze więcej mi. Nie wiem, to jest taki lekko smak. To jest lekko kwaskowate, ale totalnie nie powiedziałabym, że to jest mandarynka, kiwi, banan albo cokolwiek innego. Jest to po prostu smak mandarynki. Jak już wiem, że to jest smak mandarynki, to czuję posmak mandarynki w tym napoju. Ale jakby mi zamknęli oczy i ja bym się tego nawet nie wiedziałam, co piję, to w ogóle bym nie powiedziała, że to mandarynka. Nie wpadłabym na to.
Ale czuć ja zamknęłam oczy i się skupiłam na tym smaku mandarynki. Ale już wiesz, co to jest. Wyobraziłam sobie, że to ma być mandarynka, no to mandarynkę tam znalazłam. Ale kochani, to jest takie... Te wszystkie napoje, znaczy te trzy, które do tej pory spróbowałyśmy, one mają taki smak taki bardzo, bardzo, bardzo rozrzedzonego w wodzie jakiegoś takiego syropu. Czuć tą sztuczność, że to nie jest produkt naturalny. Mam taką chropowatość na języku teraz. Ja jeszcze nie mam. Taki myszek. Może taki. Za mało tego napiłam. Ale w ogóle ciężko rozpoznać jakikolwiek smak. No, serio. Multifruit i to jest izotonik. To jest drink sportowy. Wszystkie te napoje są przeźroczyste, czyli nie ma barwników. Pachnie ananasem. Smakuje ananasem. Bardzo sztuczne. Dla mnie ananas z jagodą. Bardzo kwaśne. A czy aż tak bardzo? Kwaśne. Dla mnie jest kwaśne. Kwaśne, ale... Dla mnie kwaśne. Jest kwaśne. I niezbyt smaczne. Bardzo rozcieńczone. Chociaż ja nie wiem nawet, czy ja z tych wszystkich napojów akurat tego bym nie wybrała. Ja jestem bardzo ciekawa melona i kwiatu bzu. Bardzo jestem ciekawa tego smaku. No. Melon sam w sobie jest mdły, a melona już mieliśmy w arbuzie. Czuć znowu melona. O Jezu, jakie to jest oszkliwe. Jezu, jakbym jakiś płyn do mycia naczyń piła. Jakiś proszek? Jakąś chemię taką do puchania? No płyn do puchania. Płyn do puchania, bo ładnie pachnie. Taki jakby naperfumowany jestem. No? Naprawdę. To strasznie niedobre. To, co miałam w buzi, to tak jakbym wąchała płyn do pukania. Jak sięgam właśnie po jakiś płyn do pukania, to go wącham i mam to samo odczucie. Nawet jak teraz tak zasysam powietrze, to w buzi robi mi się tak jak w nosie, gdy wącham płyn. Jest no niefajne, na pewno. Ale to jest okropne. Co to jest? Melon i kwiat bzu. Nie sięgnęłabym po żaden z tych napojów, naprawdę, to jest w ogóle totalny niewypał i Jezus, te produkty mogą ocenić na 1 na 10. Powiedzcie mi, czy wy po nie sięgacie, czy to są tylko nasze odczucia? Dajcie nam znać, co wy o tym myślicie. Oczywiście cały ten odcinek to jest nasza subiektywna opinia. Zrobiłyśmy ten odcinek właśnie w formie takiego testu, no i jest to właśnie nasze zdanie. Wy możecie mieć oczywiście inne, jeżeli takie macie, to dajcie nam koniecznie o nim znać w komentarzu. Z chęcią zetkniemy nasze kubki smakowe z waszymi kubkami smakowymi i nasze jakieś tam odczucia wizualne z waszymi. No i to tyle od nas dla was w dzisiejszym odcinku. Oczywiście w komentarzach piszcie, jakie jeszcze produkty możemy spróbować, bo może coś przeoczyłyśmy. No i oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale O Matko i Córko. Pa, pa, kochani. Bajo.